Zeres? Zeres? Cześć, Zarecki! Zarecki! Cześć! Jest! Co robimy? Uczymy polskiego! No, tak uczymy polskiego, nie dają rady, kurde! Jest! Co robimy? Zarecki! Tak to wygląda! Uprzejmie witam, pan Romek tutaj do was przemawia teraz. Wszyscy poszli gdzieś w pizdusiu, a ja wam chciałem pokazać moją ukochaną stację benzynową. To ona, wciąż ona. Ona jest w tym miejscu i co? Idę sprawdzę, co się zrobić w łazience. Mam nową saszetę typu taką, typu nerka i co? Lecimy sobie z tematem. Jak wiadomo, dzisiaj mam kierowcę, jestem luksusowo wożony. Nie tam, że jeżdżę bez jakiejś prawa jazdów. Papiery zgłoszone i prawko będzie niebawem nowe. Znaczy stare, ale nowe. W sumie jak pan Romek jest stary, to nie może mieć nowego prawka, bo jest stary i tego już nie obskoczymy. Pozdrawiam was uprzejmie. Meldunek z placy niebawem. Rzućcie tam sobie okiem na filmik z fotoradaru, jakie mi wczoraj kwity z Niemca przyszły. Wszystkiego dobrego. Idę płacić i pilnuję. Pamiętajcie, wchodzę z tym i mam też z tym wrócić. Haha, też to jaja są w tym świecie. Wszystkiego dobrego. Mamy tu renówkę. Nie wiem w którym roku, ale zaraz się dowiem. W 10 albo 11. Skrzynka nie gada. 3500 euro. Cena jest gitara. Szkoda, że w dieslu. Ale kurde. Cena jest fajna. Opa, tu jest zapas wyjęty, a jeszcze sama lufelga w bagażniku, kurde. No i co? Skurcę renówkę. A kurde, no i co wy na to? 3500 euro 10 rok. No i spróbujemy pytać coś tam jeszcze. Coś tu pyrka ładnego. Multispace. Berlinguś. O kurczaki. Gdyby ktoś chciał wydech taki, to tutaj takim Berlingu możemy dostać. 8 dych przejechane. Kierownica może o tym świadczyć. Siedzenie rów nież. A ten tu ma cuda. Śmieszne autko. Gdyby to było 7-osobowe, trochę dłuższe, to co? Trochę opon. Kupiątka w 9 roku. Kosztuje 9500 miejscowych jurandów. Kupiątka w 9 roku w 3-litrowym TDI-aczu. No i tyle kosztuje. I tak musi być. Na quattro. Na parcowniku Xenonie. Tu ma wyjechany zderzak. Poza tym, co to się tu dzieje? No nic się nie dzieje. Nie mam pojęcia, ale ma przejechane, ale przynajmniej jest znana cena. Może komuś skuter akurat. Co jest? Co jest? Wyciągnięty. Kto? Ten ekran. Czemu? Telewizory. Przecież tam jest zmontowany, jest. To jest w tym modelu tak jest na stałe. Zamknięty. A jaki to jest? 3 litry diesel. No to już nie. O matko przenajświętsza, mówi pan szanowny tak. Szczepan. Passacik w 15 roku. Ktoś tam wchodzi oglądać? Gościu, siądź pod mym liściem, a odpocznij sobie. Opa. Passat 15 rok. Kluczyk, siadać. Panie Szczepanie, nie bać się auta, nie bać się. Nie bać się, siadać. Pan kupuje jeszcze, pan jesteś pierdoła. Siadaj pan tam. Jasna cholera. Co za ekipa? Żadnych zdjęć. Co jestem, fotograf jasnych wind. No i ja co? Ja pasa jak pasa. Ile to? 10-300 euro. A, to jest automat.
Automat. Automat, no kurde. Manuala szukamy? 193 ma przejechane, to już widzisz. Opsa. No słuchaj, jak miał tyle faktycznie, to na Passata to nie jest dużo. Drugie tyle, dwulitrowy to jest dieselek. A jak go się tu odchodzi? Jest system start-stop gdzieś? Czasami nie ma, jest start-stop. Kluczyki w kieszeni, start-stop naciskamy i sprzęgło. Sprzęgło, no ma. I start-stop pod palcem jest koło wajchy do biegów, nie? Tu. Koło wajchy do biegów. Tu. Tak? Sprzęgło naciśnięte? Okay. Sprzęgło wciśnięte? Jest git. Żyjemy. Takie czary mary, panie. Nowoczesność domu i zagrodzie. To będzie miało, poczekaj, zobaczmy. Klimatronik mamy z tyłu, dzieciaki. Patrzcie, to jest steczny, to jest pokazany. Steczny. To jest normalny. Nie ma kamery? N, normalny. N to jest luz. D, S, G, czyli pyk, 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 biegi przerzucasz. Na razie to nie stresuj pana. Teraz jest. Nawigator pełna. A nie ma ten S przyspieszenie. Ale DSG to wiesz, jak to zmienia biegi. To szybciej niż ustawa przewiduje, nawet nie mrugniesz okiem. Aj. To jest skrzynia chyba 7 lub 8 biegowa, 7 może. N jest jazdą. R jest do tyłu. D jest jazdą, N nie jest jazdą. D jest jazdą. Drive. N? D, drive. Drive. Jeszcze, tak jak teraz, tak? Nie ma płotu, żebyś mnie pier... Pewnie hamulec ręczny. Nie, nie jest zaciśnięty. Nie jest. Nigdy pan jeździł automatem? Nie, właśnie. To weź pan nogę, zajmij hamulca. Rozumiem. Zjąć, on nie pojedzie. Znaczy mówię, pojedzie, rusz. Coś go trzyma. Dajcie go na parking, bo to zrobi jakieś nieszczęście, jak pan nie jeździ automatem. Wyrwiemy tam w te Mercedesy. Wiecie jak to jest. I pół zbiornika paliwa prawie się rzadko zdarza. 15 rok. Ujek Brunek sprawdza tematy. Ja idę pytać się o Q5, bo są pytania. Próbujemy Passata z panem szanownym. Pasek w automacie. Piękna rzecz. No, się mało tu lawet, także może się uda pyknąć dookoła. Pięknie zmienia płynnie. Pas odpięty. Najgorzej się zakorkujemy tam z drugiej strony, ale często się udaje. Super fajnie nikogo. Fajnie jedzie. Siedziska ma grzane w dupkę. Pariram, ta. No co się ma dziać w Passacie nowym z 15 roku? 193 tysiące, pełny serwis. TIVMA, czyli przegląd volkswagenowski. DSG, proszę ja ciebie, jest skrzynią ilubiegową. O cholera, korek? Nie, to jeszcze dalej. Tu są biegi, dobra. To jest tryb sportowy, można tutaj sobie włączyć i uaktywnić. Uwaga. Wiesz, pan chciał mieć takie zapędy sportowca w pojeździe, to wtedy tryb sportowy. Super, cisza, spokój, tym bardziej, że naprawdę auto jest przeserwisowane. Pierwsza skórka dookoła nie ma. Plumkaweczka, dzień dobry. Parconiki, przód, tył, wszystko gra. Pocisk, rakieta. Gdzie on stał teraz? Mamy pojęcie. Proszę nie plumkać. Macie przegląd samochodów, moi mili. A tam stoją nasi, czy nasi? Chyba dalej. Dobra. A tam widzę, dobra. Co pan myśli, chce pan się przejąć? Nie. Pełna płynność, fajnie. Hopy do mnie. Ajo. No gadajcie ze z nim. I to takie było pisanie karteczkowe. Nabyta bryka za dokładnie 10,150 w 15 roku. Idę sprawdzić kluczyk zapasowy, czy hula krasula. Ja pierdzielę, jak jestem tłusty. Starten machen. Hula, jechany. I to jest właśnie piękne. Że tu się wszystko dzieje. I te popielniczki nowoczesne, nie ma syfu.
USB, HWDP, wszystko gra. A serwisy już chłopcy oglądali wcześniej. Matko, jakie stereo. Za 15.11, jedno autko zrobione. Wszystkiego dobrego. Opa. Aj. 10-150. Hochstapler. Hochstapler Zaremski. Idę. Jeszcze 30. Jeszcze 30. Haha, prawie ty haharze. Mówią, że kupiłem pralkę, już wam pokażę, którą kupiłem pralkę. Tą tu kupiłem praleczkę. Za 300. Fajne, ale nie ma kiślu. Takie trochę to rude. Taka woda z płynem jak nie wiem. Może mu cofnęło ten z DPF-u. 2.8 rok. 2.8 rok HDI-czek. Nie będzie inny, jest klima? Jest. Jest klima. Z klimatyzacją. Ile tam? 2.200 mówi? Chciałbym, to zaraz powiem, o co chodzi. Żeby się was, na was to skierowałem, ale słuchaj, ze mną to nie chce tam bardzo. Dobra. Tak, bo teraz poszedł polskie języki szybować. Spróbujemy raz na dwójkę ucyganić. I znów Peugeot na tym samym placu, gdzie ostatnio Peugeot był, bordowy Peugeot. 110-konny ten jest. Tamten miał pełny zbiornik paliwa, ten ma świecący penis. Przepraszam, tenis. Tutaj coś się udarło. Ma problem. Nic się złego nie dzieje, tylko klapę czy otworzę. Niestety nie otworzę, bo przypier papier. Teściowa, dzień dobry mamusiu. Jest kółko. Nic tu się nie dzieje. Co takie czyste? Właśnie, i tu jest jeszcze problem taki, że... Widziałem kolor. Że jest... A w oleju co jest? Olej czarny jak Zulu Gula. Pewno żur niezmieniany od 100 lat. Już mamy 2.100. Próbujemy na dwa równe. Schowek klimatyzowany, jakieś MP3 HWDP powmontowywane. Zobaczymy, o co chodzi. Ma sens pytać go te 2000? No. Ma sens? Więcej nie. Idę negocjować. Kopoj robi robotę. Kopoj pilnuje naszych placy, jak coś to wiecie. Prosto, bo ty... Nie wiem, jej coś znajdziesz zaraz. Jedziemy na place, jedziemy, tylko nie wiemy gdzie. Ale kopoj jest gość. A Philip Morris tu jest, papierochy. Wiedzieliśmy, że to jest coś od papierochów. Czy bo wycieczka mi przeszła z tym Billy Kidem? No tak boskie się. Tam jest jeszcze przód chyba tej przyczepki, to może być 4 na noc. Może być problemik, ale już mamy... Kurwa, przestawy z lusterkiem. Mógłbyś? Nie wejdę. Jakby był... Nie przepchniemy? Na hamulcu będzie, co? Trochę w takim razie przeniesiemy, no. A tam cegły w środku w ilości 11 ton. Dość dawno już stoi. Tu jest chyba wyjazd jakiś. Damy radę zaraz. Jest nowy placyk. Czy KFC. Parkowanie jest poprawne, natomiast po sąsiedzku przy placu wyczesana firma. Z różnymi ciekawostkami. Może wiertło ktoś przytuli. Idziemy dalej. Atakować, proszę ja was. Właśnie, modus. Do modusa wejdę. Tutaj wejdę do modusa. Modus jest z czym? Z klimą, to dobrze. Dość takie autko, jakimś dziwnym wysięgniczkiem. Kończyło. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ten. 11200. 130 tysięcy kilometrów. 11200? 11200. A jaki to rok? 2016. A. Było 14? A. Ponad 100 kosztuje. 500 do całego końca, popatrz salony. 122 się zaczynają. Ja wiem, proszę panów, gdzie stoi na Max wypasie. Za dziewiątkę. Za szklanym dachem. Ten biały, no. Kawał auta. Na skórce, na automacie. Ja tym białym jeździłem. Znaczy stało ostatnio, no to tam jest przed dwóch tygodni akcja. No ale... Winterreifen. Tylko czy to opon... Ja mam nowe opony, dobra, weź. Czy to jest warte 100 euro? No nic. Jedne warte, inne nie warte. Co tam jest w domu? Rozpier. I nie zapamiętacie, co? A co, tam w budzie siedzi? Halo! Tu masz Peugeota! Ze szklanym dachem? Z strony... Jeśli mech widać, to znaczy, że co? Długo stoi? Mógł stać też u kogoś długo, bo tutaj wiesz, mech się nie masz czego chyba zebrać. To jest taki nalot z pyłków, podejrzewam. A tam mech, gdyby były pokrzywy półmetrowe, to by się można zastanawiać. Barczeta, co za brzydactwo. Patent na klamkę z barczety. I bang. Zupka chińska. Niezjedzona. Może tani! Może dwójkę? No to z przyjemnością. Tylko taka scena sugerowana. Fotel nie wytarty. Klimatyzacja z guzikiem normalna. W benzynce. Do budki pytać. I no szum. Cytrynka Picaseiros. 4 przecież jest, proszę państwa. Nawet nie jakieś poobijane. O, otwarte. Z3 jeździłem od Pawła Paszka 2.8 benzyną. Zacny pojazd. I też wersja bez dachu była. A tu jest Z4. Co to za toczki? CC Hyundai Bora T4. No nic ciekawego się nie dzieje. CC Lupo to się nie ten chyba. Smarta może? Co tu się dzieje w tym środku, w tych zagranicznych samochodach? Jedenasty rok. 6 trójaczy. Tu jest sympatyczny pan inżynier, sprzedawca. Ma samochody z Danii. Zazwyczaj mogę robić filmiki z cenami. No młody się troszkę... Opier papier. No. Miło widzieć w dobrym zdrowiu. Takie piękne autko. Mazdziucha. Aveo nie zrobiliśmy jeszcze. Czy Aygo lampa wyjęta?
Tak, bo tu przodu nie ma. Ale 13 rok. Poduchy na miejscu. Poduchy, zderzak w komplecie. Zderzak do kompletu? Nie, niestety nie w komplecie. Mazda ma tył. Mazda natomiast nie ma. Nie ma przodka, widziałem na loże. Niestety ma, Mazda nie ma winkla. Aha, tu jest delikatny. Siódmy rok. O właśnie, po tyle kupujemy. Tylko on tu ma zawsze uszkodzone zdanie. Widzisz ten po gradzie? Trzeba dać powyciągać. Często się... No pół nie będzie. Tu jest moc. Jetta. Przetarta. Jetta kosztuje 6 rok w benzynie. 2,7. Przetarcie. Proszę sfilmować oryginalną zatyczkę na haku. O! Już tam do pana pędzę. Jetta, Jetta. Bardzo szczęśliwe auto. Przetarcie jest niewielkie. Twingo duńskie. BMW. A co z kozie jest, że taka tania? BMW bez ceny. Qashqai, panowie. Jest obniżka na 5900 w 7 roku. A Skoda nie ma tyłu, Skoda. Szkoda. 2.8 VR6. Okej. Okay. Skodzinka jest dobrej ceny, natomiast nie ma chyba trochę tyłu. Ale nie jakoś, tylko narożnik, dramatycznie. Nie jest źle. Ma 5 drzwi. Twingo, litrowa benzynka 2.6. Twingo coś było? To ma, zderzak pokruszony. Ale chyba delik... Plastikowy jest. Do wymiany zderzak tylko. To jest błotnik. Jakby coś, to jest błotnik. Faktycznie. Ale to jest błotnik od zderzak. To jest błotnik od zderzak. Uwielbiam te. Dobra. C1. Zbadajmy cenę C1. Niestety nie ma. Nie ma ceny tym razem. To fajna 1900, co tu jest odjechane? Co tu jest? No nie ma kółka. Coś tu jest za tarcza pewnie. Ale tutaj? Tarcza fajna. 1900. Volvo 2,5 benzyna. Ktoś szukał benzyniaka. 2,3 rok. Trzeba by przefroterować. Tutaj bardzo proszę. Cyk. Taka BMW-czka w całości. Który rok? Który rok? Który rok? 3-2D, no tak, ale to nic nam nie mówi. W automacie bez telewizorka. Pozamykane. Smarcik, 12 rok. Trzy kołacze. Ten Fordzik to jest wysoki silnik, czyli do Polski ta akcyza jest zbyt bogata. Dobra, jademy z tematem. Pytałem się, tu kółek niestety nie mają do Volvo. Opa! Opa, tylko Mazda. To jest to. A? Wyhaczone? 4 drzwierza? Xenon? Kurde? Właśnie, co? No soczewka jest, to Xenon może jakiś jest. Nie, coś tu się... Nie ma ten, jeszcze będę pytać. Właśnie byłem teraz o Mazdę pytać. Czy jesteś w środku? No to jest miary. Oni tu mają drogie ceny, bo mają z dobrymi przebiegami samochody. To idę wezmę klucza, co? Takie Mazdy są, wszystko w dieslu. Ja szukam Mazdy. Szukam Mazdy. Soczewki, panie, takie, że komar nie usiądzie.
Rozrząd, o, rozrząd zrobiony. Naklejka z rozrządem jest. Dupy grzane. Dupy grzane? O kurde, niespotykane, żeby siedzenia były podgrzewane. Siedziska faktycznie, aż sobie, gdzie to jest? Aż sobie nakręcę, że faktycznie są siedziska grzane. Jaki jest czysty skubany, jak na czwórkę w 2002 roku. Jaki tam przebieg rzeczywiście jest? 230. No. Tu nawet za bardzo nie ma co odkurzać. Klimatyzacja jest. Skoda Octavia, zobaczcie, na 4 kółka napędzana w 6 roku, kosztuje 2800 euro pod sławną suwnicą. W manualnej szóstce, siedziska grzane, niezmęczona nawet. 2,8, może 2,6 by zeszli. Kolor tam jakiś dziwny. Dolfik ładny ma cenę. Takiego na kołpaku. No a ja, siedzisko jest w klasykę wchodzące. W dieslu, który telewizor bardzo. Nie ma ceny. Patrz pan, jakie ładne. Cabrio. Qashqai. Co Qashqai? Bez ceny? Bije się, przepraszam. Fiacior, Puncior. Klimatroniku w telewizji, przepraszam. Dziękuję. Dziabnięty. No, dziabnięty w kółko. Ale 9 rok. 2,7. Sprzedana. 1300 euro. Sprzedana. 1,8 w benzynie. 1400. Stilo, obrzydliwiec. Koszmar z młodości. Powinno stylo porywać dzieci, a nie czarna wołga. Ja. Sangyonga nie ma ceny. Mądek się nie ceni w ogóle. Sangyong handluje kołpakami z Citroena. A to jest w ogóle hurtownia kołpaków. Skubany. Skodzinka w tym ryjku. I to jest 4 rok? Klimatronikiem, 2,4 rok, 2 litry benzyna, 1900. Tu nie ma cen. To sprzedane. No nic, próbujemy dalej. Flowera. Punto Qashqai. CC. Za, to było za dwójkę? Za dwójkę to śmieszne było. 2900. Halo, halo, my friend. Są i sympatyczni ludzie kulturalni.